Witam Państwa serdecznie, Danuta Stefanko, a moją współrozmówczynią w ramach cyklu rozmów Polacy Obywatele Świata jest Pani Wiktoria Szewczenko, działaczka środowiska polskiego, prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego imienia Juliana Lublińskiego. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Od lat działa Pani na rzecz rozwoju środowiska polskiego. Skąd w Pani ta polskość? Skąd Pani ją wyniosła i też właśnie jaka była Pani styczność pierwsza z polskością? No, moja polskość od urodzenia. Moja babcia Jadwiga Jakubowska była założycielką Polskiego Stowarzyszenia im. Juliana Lublińskiego i jej rodzina to Polacy. Polacy, którzy naprawdę kochali Polskę całym sercem, którzy walczyli o polskość tutaj na ziemiach ukraińskich, którzy byli prześladowani przez banderowców, którzy uczyli polskości wszystkich, kto się przyznawał do tej polskości. Więc od urodzenia wychowywałam się w takich polskich tradycjach, obyczajach. Mój tata, Aleksander Szewczenko, jest Polakiem, a moja mama, Anna Szewczenko, jest Ukrainką. No tak chwała Bogu się zdarzyło, że właśnie babcia mnie wychowywała i babcia mnie prowadziła do kościoła i to wszystko mam od babci. Ja bym chciała, jeżeli można, bo mam tu taki pamiętnik Jadwigi Jakubowskiej, który jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. I tak, żeby zrozumieć, w jakich tradycjach byłam wychowywana, to chciałabym fragment z tego pamiętnika. To jest opowiadanie napisane przez babcię. Ma tytuł Krew na białych piórkach. Było to 17 września 1939 roku. Coś robiłam w mieszkaniu i naraz posłyszałam rozdzierający serce krzyk swej babci. Dzieci, chodźcie tu. Przerażeni wyskoczyliśmy na podwórze, ja, młodsza o rok siostra Leokadia i 6-letni braciszek Staś. Patrzcie, jęczała babcia, pokazując ręką na niebo północy. To polskie samoloty. Spojrzałam w kierunku ręki. Po niebie płynęły białe jak łabędzie samoloty. Ich było 7. Leciały nisko, powoli, ciężko, a silniki nie huczały, a jęczały. Jak moja babcia, jak moje małe serduszko przyjęte ze grozą. Babcia padła na kolana, na zrzęte żytnie pola, my dzieci za nią. Wysoko wznosząc strudzone dłonie do nieba, wylewając strumienie łez, błagała. Boże Wszechmocny, Ty widzisz krzywdę mego narodu, rozdarte ciało naszej Polski niewinnie. Zlituj się nad ludem w niewoli cudzoziemskiej, zachowaj przy życiu tych, co bronili kraj swój. Czyli od samego chyba urodzenia byłam wychowywana właśnie w takich tradycjach. Babcia zawsze opowiadała kiedy opowiadała historię Polski, ona zawsze płakała. I no właśnie, dzięki temu jestem teraz, kim jestem, dzięki mojej babci. Jestem dumna z tego, że jestem Polką. No i staram się wychowywać swoją córkę Walerię też. Oczywiście nie zawsze się udaje i nie uda się tak, jak to robiła babcia w taki sposób, ale bardzo się staram. Babcie to jednak mają wpływ na wnuczek. I to jaki? Właśnie mówiąc o tym pamiętniku, czy nie myślała Pani właśnie o wydaniu jego, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę cudowny zbiór wspomnień o tych latach. Tu naprawdę są takie wspomnienia, że warto. Tu jest na przykład o księdzu Alojzym Kaszubie, o Korcu dużo wspomnień, gdzie właśnie babci rodzina mieszkała, gdzie jest pochowana moja praprababcia, o żołnierzach, którzy polegli w Susłach. Miałam takie właśnie taką ideę, no i myślę, że w końcu mi się to uda. Właśnie Pani wychowana w takim duchu patriotycznym, w duchu polskości, zaczęła się angażować w działalność społeczną. Jak do tego doszło i co Panią zmotywowało i spowodowało, że Pani się za to wzięła?
zawsze babci pomagałam, bo stowarzyszenie zostało założone w 1990 roku. Po stowarzyszeniu została założona szkółka. Babcia prowadziła lekcje u siebie w domu. Ona to po prostu uwielbiała. To było jej pasją, jak i samo stowarzyszenie, bo ona długo marzyła. Marzyła o tym, żeby założyć. I później z prasy się dowiedziała, że zostało założone stowarzyszenie w Żytomierzu przez pana Grabowskiego. Bała się, ale jej się udało. Trudne były czasy, bo była prześladowana przez nacjonalistów. No ale ja się zaangażowałam we wszystkie koncerty, no jak to wnuczka, prawda? We wszystkie koncerty, we wszystkie przedsięwzięcia. Starałam się babci bardzo pomagać. Później wyjechałam na studia do Polski. I po jakimś czasie wróciłam na Ukrainę, bo między innymi też babcia bardzo chorowała. No ale jak babcie chorują, tylko nagle zmarła. Tak nagle, że no, długi czas nie mogliśmy zrozumieć, że, to, no, że coś takiego się wydarzyło, bo wieczór przed udarem mózgu jeszcze ze mną rozmawiała, żartowała, była to moja najlepsza koleżanka, mogła mi powiedzieć o wszystkim, no po prostu mogła mi doradzić, w jakiej sukience pójść, jak się zachowywać, no była naprawdę wielką przyjaciółką. Ja byłam trochę leniwa, nie chciałam jej słuchać, to znaczy słuchałam, tylko rzadko zapisywałam te opowiadania, które ona mi ciągle opowiadała o praprababci, o pradziadkach i tak dalej. Po nagłej jej śmierci wiedziałam, czym było dla niej stowarzyszenie. Nie chciałam, żeby ktoś, nie wiem, zaczął zarabiać na tym, albo nie wiem, żeby to stowarzyszenie po roku czy dwóch latach umarło, więc przejęłam. To było bardzo trudne, ponieważ nie umiałam niczego robić, prawda? To ja miałam dziecko małe, córka miała 2,5 roku. Jakiegoś wsparcia takiego większego też nie miałam i no i musiałam walczyć o to. Czasy były trudne, bo o babci mówiono, ona jest zbyt stara, żeby coś tam, nie wiem, robić z nią, nie wiem, jakieś imprezy, albo żeby iść do niej do stowarzyszenia, co to jest za prezeska zbyt stara. A kiedy ja przyszłam, to mówiono, Boże, ona jest zbyt młoda. Więc brak doświadczenia, brak jakichś kontaktów oczywiście. No, wiedziałam, co to jest dla babci, że to było sensem jej życia. Więc robię to naprawdę z wielką miłością. Mamy trudności oczywiście, ale chwała Bogu, ta miłość pomaga, miłość do Polski, miłość do tego, co babcia robiła, no, jakoś wspiera i pomaga. Przy czym też szkółka nasza od kilku lat jest szkółką imienia Jadwigi Jakubowskiej. Pozwoliłam sobie na to, bo babcia naprawdę była wielką patriotką, włożyła to w swoje serce, pieniądze, siły, życie. I udało się dzięki temu też przetrwać do teraz w tej działalności. Tak. Jakie jest zainteresowanie? Ile osób zrzesza stowarzyszenie i jakby co powoduje, że ci ludzie chcą być członkami tego pięknego przedsięwzięcia? Powiem pani szczerze, że ostatnio mniej mamy ludzi w stowarzyszeniu. Kiedy była babcia prezeską, było bardzo dużo, chyba do 400 osób. Później po śmierci babci, no rozumiemy, że też niestety Polacy albo umierają, bo to były Polacy tak też starsi, prawda, starsze pokolenie, albo wyjeżdżają do Polski. Młodsze pokolenie z kolei? No właśnie, młodsze pokolenie. I jak wyjeżdżają, to często nie wracają. A jak wracają, to nie do Nowogrodu Wołyńskiego. Obecnie w stowarzyszeniu jest około 75 osób. Dlaczego mówię około? Bo ostatnio jeszcze kilka takich wniosków wpłynęło, że chcą zostać członkami stowarzyszenia. Nie zapraszam, kiedyś zapraszałam do stowarzyszenia. Boże,
nie wiem, po prostu przychodziłam, opowiadałam, zapraszałam, ale to polegało na tym, że przychodzą, uczą się na kartę Polaka, tak powiem, prawda, że uczą się tej historii, tradycji, języka, otrzymują kartę Polaka. Dziękuję, do widzenia. No nawet nie dziękuję i nie do widzenia, tylko znikają po prostu. Więc ja myślę, że teraz nie jest ważna ilość, jest ważna jakość. A w szkółce mamy w tym roku około 70 osób, bo to też jest tak, że ktoś dochodzi, ktoś po pierwszych lekcjach się boi, że na przykład nauczycielka wymaga, że musi się nauczyć alfabetu i tak dalej, więc niektórzy, no czasami mamy także rezygnują. Członkowie naszego stowarzyszenia to są ludzie, którzy świadomie przychodzą, aby wspólnie się właśnie wspólnie świętować, obchodzić różne święta, chodzić do kościoła, bo też robimy msze święte takie wspólne. Robimy różne takie przedsięwzięcia dla Polaków, też gdzie zrzeszamy Polaków i z rejonu i staramy się też zapraszać z obwodu. Więc czym się kieruję? No mi się wydaje, że tym, że są Polakami i chcą jakoś wspólnie przeżywać pewne piękne chwile swojego życia, właśnie mówię o tych świętach narodowych, o świętach kościelnych. Jak to wiekowo wygląda? Czy bardziej zainteresowana jest młodzież, ale tak prawdziwie zainteresowana? Czy jednak osoby starsze, które gdzieś tam z domu wyniosły te tradycje i czy właśnie wśród dzieci i młodzieży są jeszcze takie osoby, które z domu pielęgnują tę polskość? Powiem pani tak, że kiedyś to było oczywiście, że starsze osoby. Teraz, no niestety, ci najlepsi, oni odchodzą. Młodzież teraz się bardzo interesuje i co mnie zadziwia, że ta młodzież, która nie może posiadać karty Polaka, to jest bardziej zaangażowana młodzież niż te osoby, które posiadają kartę Polaka. Nie chciałabym tutaj nikogo obrazić, ale no tak mam, tak widzę, że przychodzą tu dzieci głównie, które mają polskie pochodzenie, lecz nie mogą tego udowodnić, bo na przykład no, nie mają dokumentów drugiego pokolenia, prawda? Ale są naprawdę zaangażowane. Są wolontariuszami szkółki, jeżdżą na sprzątanie cmentarzy, nie do Polski, a na sprzątanie cmentarzy. Uczą się polskiego, biorą udział w olimpiadach, biorą udział w konkursach. W stowarzyszeniu jeszcze mamy kilka osób, około 15 osób takich starszych, gdzie oczywiście niektórym nawet trudno jest już przyjść na jakieś spotkanie, więc staramy się czas od czasu dojechać i odwiedzić takie osoby. No, powiedzmy, że teraz to jest głównie młodzież. I to ja mówię, że taka młodzież, która, no właśnie, swojej polskości udowodnić nie może dokumentalnie, ale ma swoją polskość w sercu. To jest bardzo ważne. Właśnie jak pani udaje się tych ludzi wszystkich zrzeszać i integrować? A inaczej zapytam, czym się pani zajmuje na co dzień jako prezes? To znaczy może chyba bardziej na co dzień jako nauczyciel, bo teraz w czasie kwarantanny jest bardzo trudno mówić o jakichś spotkaniach, prawda, o jakiejś działalności. Wcześniej to oczywiście robiliśmy, staraliśmy robić im więcej różnych takich imprez, spotkań, nie wiem, cokolwiek, prawda, żeby zrzeszać tych Polaków, żeby słyszeli język polski, tradycje i tak dalej. Natomiast na co dzień jestem nauczycielem języka polskiego, w grupach pracujemy z dziećmi, uczą się historii, tradycji, kultury, języka polskiego. Więc na co dzień bardziej siebie widzę jako nauczyciela. Język polski to jest to, co jest potrzebne właśnie codziennie. Natomiast jako prezes, no mam swoje obowiązki, jak każdy prezes. To jest pisanie projektów, realizacja projektów. To jest dobra realizacja projektów, czyli nie mówię, że robię to doskonale, ale przynajmniej pracuję nad tym, żeby to było zrobione dobrze.
To wymaga wysiłku oczywiście. Dzieciaczki nasze, które są wolontariuszami, nie zawsze mogą pomóc w każdej chwili przyjść. Dorośli, no niestety teraz bardzo mało zostało dorosłych wolontariuszy. Powiem szczerze, nie przez to, że stowarzyszenie jakoś tam nie działa, tylko przez zrozumiałe te warunki, które teraz są, bo ludzie się boją normalnie przychodzić, spotykać się, nie wiem, czasami nawet na otwarte takie imprezy mało przychodzą, bo się boją tego wirusa. Oprócz działalności w środowisku polskim prowadzi Pani również działalność wolontariacką dla żołnierzy ukraińskich na wschodzie Ukrainy. Dlaczego i jak właśnie ta działalność wygląda? To znaczy, że ostatnio trochę już nie, ale pierwsze lata, kiedy rozpoczęła się wojna na wschodzie, dużo naszych członków stowarzyszenia było tam w wojsku, prawda? I kiedy dzwonili i mówili o tym, że Wiktoria, nie mamy w co się ubrać, nie mamy czego jeść, po prostu zaczęliśmy wśród ludzi zbierać pomoc. Moja siostra Irena Szewczenka, która mieszka na stale w Krakowie, ona zbierała pomoc w Polsce właśnie. Po raz pierwszy przyjechaliśmy w okolicy Krymu. Przerażające to było, ponieważ zobaczyłam, no to co zobaczyłam, wszystko trzeba było, nawet papier toaletowy. Jak to zobaczyłam, to już wiedziałam, bo ja tak ogólnie nie lubię prosić o pomoc, jakoś nie umiem po prostu. Ale wtedy jak te warunki zobaczyłam, jechałam do domu, płakałam przez całą drogę i wiedziałam, że pójdę, że ja będę wrzeszczeć, krzyczeć, a będę szukała tej pomocy dla nich. No i tak przez kilka lat jeździliśmy w różne, czy powiedzmy w różne miejscowości, obwodu donieckiego i ługańskiego. Wspieraliśmy też żołnierzy, którzy tutaj byli już na rehabilitacji, czyli finansowo, taka pomoc psychologiczna, prawnicza. Oczywiście nie ja, tylko poszukiwałam ludzi do tego. No, robiliśmy naprawdę też zrobiliśmy taki wspólny projekt z panem Hubertem Kampą. Pan Hubert Kampa to jest ikonograf i prezes Fundacji Blessed Art, który mieszka w Polsce. On wspierał żołnierzy jakby samodzielnie, a później się poznaliśmy i już to robiliśmy wspólnie. Dużo też robił dla żołnierzy, dużo naprawdę i teraz on to jeszcze kontynuuje. Staraliśmy wspierać głównie też osób polskiego pochodzenia. Którzy też walczą. Którzy też walczą i to walczą jak lwy, powiem pani, że tutaj nie ma czegoś, że my Polacy, my Ukraińcy, tylko my jesteśmy obywatelami Ukrainy, więc musimy bronić tej suwerenności i niepodległości Ukrainy, prawda, państwa ukraińskiego. Więc to było oczywiste, że chcieliśmy wspierać. No a jeszcze jak zobaczyliśmy, jakie tam naprawdę są warunki, to co opowiadają, to co gdzieś tam mówią, tak, w wiadomościach czy coś, jak przyjeżdżałam, to widziałam to. Więc jakby z czystym sercem mogła prosić Polaków, Ukraińców, wszystkich o tę pomoc, bo nawet staraliśmy te i jedzenie, i ubrania, i leki, no wszystko, co mogliśmy właśnie tam staraliśmy przywozić. Co w Pani działalności, dość różnorodnej, jak widzimy, sprawia Pani największą radość i jest dla Pani największą też przyjemnością? Największą radością to są właśnie owoce pracy. Na przykład jak dla nauczyciela największą radością jest sukces ucznia, to, że uczeń po wielu latach przyjdzie, napisze, spotka, przytuli. To jest bardzo ważne. Jako prezesa radość sprawia, kiedy na przykład, na przykładzie powiem, 14 listopada mieliśmy stoisko niepodległościowe.
kiedy przychodzą dzieciaczki z rodzicami, śpiewają i ty widzisz, jak on to śpiewa, czy ona, z takim, po prostu z takim, z taką miłością, ale też z taką dumą, to rozumiesz, że to, co robisz, to jest naprawdę no, coś ważnego, że widzisz te owoce swojej pracy, że udaje ci się przekazać tę miłość, którą dla mnie przekazała moja babcia, że udaje się przekazać następnym pokoleniom. I często mnie pytają, dlaczego nie wyjeżdżam do Polski. Bo uważam, że na razie jeszcze jestem tutaj potrzebna. Że ja pragnę, nie muszę, tylko pragnę kontynuować pracę swojej babci. No i jak widzisz, kiedy widzisz, że ktoś się angażuje, że ktoś jest z tego dumny, że ktoś mówi, jestem Polakiem, jak dziecko przychodzi 10-letnie i mówi, ja jestem Polakiem. To jest fajne. To jest bardzo fajne. A więc ta działalność jest skuteczna. Tak, tak. A więc jakie dalsze plany? O planach trochę teraz trudno mówić, bo jesteśmy właśnie w takim jakimś stanie śpiącym, kiedy nie wiesz, czy się uda, czy musisz coś dalej planować. Powiem pani tak, że no, zamierzam dalej robić to, co robię. Mam nadzieję, że nie wszyscy Polacy nam pouciekają do Polski, że na Ukrainie też zostaną po to, by wspierać tę Polskość, żeby rozwijać. No i nie wiem, na pewno nie robić mniej niż robimy, a jeżeli Pan Bóg da, to robić więcej. Jest Pani na co dzień na Ukrainie. Jak Pani wspomniała, nie planuje Pani wyjeżdżać, a więc jak to jest być Polką na Ukrainie? Dla mnie to jest bardzo proste, bardzo, bardzo miłe. Jestem dumna, mogę otwarcie mówić, że jestem Polką, mogę robić stoiska niepodległościowe, nie bojąc się, że ktoś przyjdzie mi tu, nie wiem, zrobi jakąś prowokację. Więc powiem tak, że no, nie przeszkadza mojej takiej polskiej działalności tu nic i że być Polką na Ukrainie teraz to nie jest dla mnie przynajmniej trudne. Ale oczywiście w porównaniu z tym, co kiedyś było, prawda, kiedy były prześladowania, kiedy naprawdę ludzie się bali mówić o swojej polskości. Oczywiście, że zawsze można narzekać, ale kiedy porównamy, to mi się wydaje, że mamy fajnie. I niech tak pozostanie. Dziękuję Pani serdecznie za tę rozmowę, a naszym widzom przypominam, że rozmawiałam dzisiaj z działaczką społeczną, panią Wiktorią Szewczenko.